Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 182 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu 116 wersety od 10 do 19. Ufałem, nawet gdy mówiłem, jestem w wielkim ucisku. Powiedziałem w swym przygnębieniu, każdy człowiek kłamie. Cóż oddam Panu za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pańskiego. Moje śluby złożone Panu wypełnię przed całym Jego ludem. Drogocenna jest w oczach Pana śmierć Jego czcicieli. O Panie, jam Twój sługa, jam Twój sługa, syn Twojej służebnicy. Ty rozerwałeś moje kajdany. Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pańskiego. Moje śluby złożone Panu wypełnię przed całym Jego ludem na dziedzińcach domu Pańskiego, pośrodku Ciebie, Jeruzalem. Dziś rozpoczynamy lekturę Księgi Judyty, rozdziały od pierwszego do trzeciego, które wprowadzają tło historyczne do opowiadania o głównej bohaterce tej księgi, mężnej Judyty. Za chwilę przeczytamy o podbojach militarnych króla babilońskiego Nabuchodonozora. Było to w dwunastym roku panowania Nabuchodonozora, który królował nad Asyryjczykami w wielkim mieście Niniwie, za dni Arfaksada, który królował nad Medami w Ekbatanie. Zbudował on dokoła Egbatany mury z kamieni ciosowych, szerokich na trzy łokcie i długich na sześć łokci. I uczynił wysokość muru na siedemdziesiąt łokci, a szerokość jego na łokci pięćdziesiąt. A na jej bramach wzniósł wieże na sto łokci wysokie, a szerokość każdej u podstawy wynosiła sześćdziesiąt łokci. Same zaś bramy wznosiły się na wysokość siedemdziesięciu łokci a szerokie były na czterdzieści łokci, tak aby mogły przechodzić jego wielkie siły wojskowe i defilować jego piechota. W tym czasie król Nabuchodonozor prowadził wojnę z królem Arfaksadem na wielkiej równinie, która leżała w okolicach Ragał i dołączyli do niego wszyscy zamieszkujący górską krainę, jak również wszyscy mieszkający nad Eufratem, Tygrysem i Hydaspem. Oraz na równinach podległych Ariochowi, królowi Elimajczyków. I zeszło się wiele narodów na pole walki synów Heleuda. Wtedy nabuchodonozor, król asyryjczyków, wysłał posłów do wszystkich mieszkańców Persji i do wszystkich mieszkających na zachodzie: do mieszkańców Cylicji, Damaszku, Libanu i Antylibanu, i do tych wszystkich, którzy mieszkali na wybrzeżu morza: do ludów na Karmelu i w Gileadzie. I w górnej Galilei, i na wielkiej równinie Ezdrelon. Także do wszystkich Samarii, i do jej miast, i do zamieszkujących z drugiej strony Jordanu, aż do Jerozolimy, Batanei, Helus i Kadesz, i po rzekę egipską i Tafnes i Ramses, i po całą ziemię groszen chen aż po Tanis i Memphis, i do wszystkich mieszkańców Egiptu, daleko aż po granice Etiopii. Lecz wszyscy mieszkańcy całej ziemi zlekceważyli odezwę Nabuchodonozora, króla Asyryjczyków, i nie stawili się do walki, bo się go nie bali. Uważali go za człowieka osamotnionego i dlatego odesłali jego posłów z niczym, nadto ich znieważając. Wtedy Nabuchodonozor bardzo się rozgniewał na całą tę ziemię i przysiągł na swój tron i swoje królestwo, że się zemści na wszystkich krajach Cylicji, Damaszku i Syrii. I mieczem je wyniszczy, a także wszystkich zamieszkujących ziemię Moabu, synów Ammona i całą Judeę i wszystkich w Egipcie, hen daleko aż po granicę obu mórz. Potem ze swymi siłami zbrojnymi stanął do walki przeciw królowi Arfaksadowi w siedemnastym roku i zwyciężył go we walce i rozgromił całe wojsko Arfaksada i całą jego konnicę i wszystkie jego rydwany. Objął też panowanie nad jego miastami i doszedł aż do Egbatany. Tam zdobył wieże, spustoszył place i jej okazałość zamienił w hańbę. Samego Arfaksada ujął w górach Ragał i przeszył go swoimi strzałami, zadając mu ostateczną klęskę aż po dziś dzień. I wrócili razem, on sam i cała jego zgraja, bardzo wielkie mnóstwo wojowników. I pozostali tam, żyjąc beztrosko i ucztując, on sam i jego wojsko przez 120 dni. W osiemnastym roku 22 dnia pierwszego miesiąca w pałacu Nabuchodonozora, króla Asyryjczyków, rozeszła się wiadomość o wywarciu pomsty na całej ziemi, tak jak to zapowiedział. Zwołał więc wszystkich urzędników i wszystkich swoich dostojników i przedłożył im swój tajny plan. I zapowiedział swoimi ustami zupełną zagładę całej ziemi. Także i oni postanowili zgładzić każdego żyjącego, kto by nie usłuchał mowy ust jego. Gdy Nabuchodonozor, król Asryjczyków, skończył swoją naradę, wezwał Holofernesa, naczelnego dowódcę swoich sił zbrojnych, który zajmował po nim drugie miejsce i rzekł do niego Tak mówi wielki król, pan całej ziemi. Oto Ty odejdziesz sprzed oblicza Mego i zabierzesz ze sobą mężów ufnych w swe siły. Pieszych 120 tysięcy i mnóstwo koni z dwunastu tysiącami jeźdźców. I wyruszysz przeciw wszystkim krajom leżącym na zachód, ponieważ nie posłuchały rozkazu z ust moich. I wydasz im polecenie, aby przygotowały ziemię i wodę, ponieważ w moim gniewie chcę wyruszyć przeciwko nim. I pokryję całą powierzchnię ziemi nogami moich sił zbrojnych i oddam im ją na łup. A ich ranni napełnią ich wąwozy, wszystkie zaś potoki i rzeki tak się wypełnią zabitymi, że aż wyleją. I popędzę ich jeńców aż na krańce ziemi. Idź więc i podbij mi całą ich ziemię, a jeśli sami się Tobie poddadzą, zostaw mi ich do dnia ich ukarania. Tych zaś, którzy będą się sprzeciwiać, niech twoje oko bezwzględnie skaże na wymordowanie i złupienie na całym twoim obszarze. Na moje życie i potęgę mojego królestwa powiedziałem i uczynię to moją ręką, a ty nie wykroczysz przeciw żadnemu poleceniu swego pana, ale wypełnisz dokładnie, jak ci rozkazałem i nie odłożysz wykonania tego. A Holofernes wychodząc od swego pana, zwołał wszystkich książąt, wodzów i dowódców sił zbrojnych Aszura i odliczył dzielnych mężów na wyprawę wojenną stosownie do polecenia swego pana, około 120 tysięcy, a konnych łuczników 12 tysięcy. I rozstawił ich w szyku bojowym, jak się ustawia wojsko. Zabrał też wielbłądy, osły i muły w olbrzymiej liczbie celem noszenia ciężarów. A owiec, wołów i kóz bez liku na utrzymanie ich wszystkich. Nadto dla każdego człowieka mnóstwo żywności i bardzo wiele złota i srebra z pałacu królewskiego. I wyruszył on sam wraz ze wszystkimi swymi siłami zbrojnymi na wyprawę, wyprzedzając króla Nabuchodonozora, aby pokryć całą ziemię ku zachodowi rydwanami, konnicą i doborowymi piechurami. A razem z nim wyruszył tłum olbrzymi jak szarańcza i jak piasek ziemi, i nie można było policzyć tego mnóstwa. I opuścili niniwę, idąc trzy dni w kierunku równiny Bektilet. Pod Bektilet rozbił obóz blisko góry leżącej po lewej stronie górnej Cylicji. Potem Cholofernes zabrał wszystkie swoje siły zbrojne, piechotę, konnice i swoje rydwany i odszedł stamtąd w stronę górskiej krainy. Rozgromił Fud i Lud, i złupił wszystkich rassytów oraz tych Izmaelitów, którzy mieszkali na skraju pustyni na południe od Heleonu. Przeprawił się przez Eufrat, przeszedł przez Mezopotamię, zburzył wszystkie warowne miasta nad potokiem Abronas i dotarł aż do morza. Potem zdobył ziemię Cylicji. Rozgromił wszystkich, którzy mu się przeciwstawili, i doszedł aż po południowe granice Jafetu, naprzeciwko Arabii. Otoczył wszystkich Madianitów, spalił ich namioty i zagarnął ich stada. Następnie, zszedł na równinę Damaszku podczas zbiorów pszenicy, spalił wszystkie ich pola, owce i bydło wydał na zniszczenie, miasta ich złupił, spustoszył ich ziemię, a wszystkich ich młodzieńców wyciął ostrzem miecza. Strach i drżenie przed nim padły na mieszkańców Wybrzeża, którzy byli w Tyrze, Sydonie i na mieszkańców Sur, Okiny i na wszystkich mieszkańców Jamni. Także mieszkańcy Ashdodu, Ashkelonu i Gazy przelękli się bardzo. Wysłano do niego posłów, którzy przemówili do niego pokojowo. Jesteśmy sługami wielkiego króla Nabuchodonozora. Padamy na twarz przed tobą. Uczyń z nami, co ci się podoba. Oto nasze zagrody dla owiec, wszystkie nasze osady, wszystkie łany pszenicy, owce i bydło, i wszystkie skupiska naszych namiotów leżą przed Tobą. Uczeń z tym, co Ci się podoba. Oto nasze miasta, a ich mieszkańcy to słudzy Twoi. Przyjdź i postąp z nimi tak, jak się wydaje słuszne w Twoich oczach. W ten sposób przedstawili się ci mężowie Holofernesowi i takie złożyli mu oświadczenie. A wtedy zszedł on na wybrzeże, on sam i jego siły zbrojne. Obsadził załogami warowne miasta i wziął sobie z nich doborowych mężów jako oddziały pomocnicze, a oni sami i wszyscy mieszkańcy dokoła przyjęli go wieńcami, tańcami i biciem w bębny. On zaś zburzył wszystkie ich wyżyny, wyrąbał ich święte gaje zgodnie z otrzymanym rozkazem wytracenia wszystkich bogów ziemi. Tak, aby wszystkie narody służyły jedynie Nabuchodonozorowi, a wszystkie języki i ich plemiona tylko jego uznawały za Boga. I tak przybył nad Ezdrelon, niedaleko do Taja, który znajduje się naprzeciwko wielkiego pasma gór judzkich. I rozbił obóz między Gaibal a Scytopolis i pozostał tam przez jeden miesiąc, ażeby uporządkować wszystkie tabory swoich sił zbrojnych. W liście do Galatów w rozdziale trzecim wersetach od pierwszego do czternastego święty Paweł gani Galatów za odwrócenie się od wiary i powrót do przestrzegania prawa mojżeszowego, przypominając, że otrzymali Ducha Świętego przez wiarę, a nie przez uczynki prawa. Paweł argumentuje, że Abraham został sprawiedliwiony przez wiarę, a nie przez uczynki. I że ci, którzy wierzą, są błogosławieni razem z Abrahamem, natomiast ci, którzy polegają na uczynkach prawa, są pod przekleństwem. Kończy swój wywód stwierdzeniem, że Chrystus wykupił nas z przekleństwa prawa, stając się za nas przekleństwem, aby błogosławieństwo Abrahama mogło dotrzeć do Pogan przez wiarę. O nierozumni galaci, któż was urzekł, was, przed których oczami nakreślono obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? Tego jednego chciałbym się od was dowiedzieć, czy ducha otrzymaliście dzięki uczynkom wymaganym przez prawo, czy z powodu posłuszeństwa wierze? Czyż jesteście aż tak nierozumni, że zacząwszy duchem, chcecie teraz kończyć ciałem? Czyż tak wielkich rzeczy doznaliście na próżno? A byłoby to rzeczywiście na próżno. Czy ten, który udziela Wam ducha i działa cuda wśród Was, czyni to dzięki uczynkom wymaganym przez prawo, czy też z powodu posłuszeństwa wierze? W taki sam sposób Abraham uwierzył Bogu, i to mu policzono za sprawiedliwość. Zrozumiejcie zatem, że ci, którzy polegają na wierze, Ci są synami Abrahama. I stąd pismo, widząc, że w przyszłości Bóg dzięki wierze będzie dawał poganom usprawiedliwienie, już Abrahamowi oznajmiło tę radosną nowinę: W tobie będą błogosławione wszystkie narody. I dlatego ci, którzy żyją dzięki wierze, mają uczestnictwo w błogosławieństwie wraz z Abrahamem, który dał posłuch wierze. Natomiast na tych wszystkich, którzy polegają na uczynkach wymaganych przez prawo, ciąży przekleństwo. Napisane jest bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wypełnia wytrwale wszystkiego, co nakazuje wykonać Księga Prawa. A że w prawie nikt nie osiąga usprawiedliwienia przed Bogiem, wynika stąd, że sprawiedliwy żyć będzie dzięki wierze. Prawo zaś nie uwzględnia wiary, lecz mówi. Kto wypełnia przepisy, dzięki nim żyć będzie. Z tego przekleństwa prawa Chrystus nas wykupił, stawszy się za nas przekleństwem, bo napisane jest: Przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie, aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obiecanego ducha. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok do usłyszenia.